kompania kadrowa, ojla, ojla, dada kompania, kochana nie ma, to ja pierwsza nie, nie, nie. Są białe krzyży, to porad z honorem brać niech na przodnik dalej im wyżej, tych więcej ich znajdziesz u stóp. A ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Czerwony makina, Monte Cassino, zamiast Rosji piły polską krew. O tych magach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci się nie śmiał. Powiedz, Staszku, jak to się stało, że zacząłeś robić zdjęcia? A właściwie to ja sam nie wiem, bo to dla zabawy. A kiedy to było? Kiedy stawiałeś pierwsze kroki? Jeszcze przed wojną. We Lwowie? We Lwowie. No, jak jeździliśmy na wakacje na Huculszczyznę, Worochta, Zremianka. A jaki był twój pierwszy aparat? Pierwszy aparat to miałem, to był Ikaretę 6x6, ale mi go potem ukradli. Po wyzwoleniu zaraz. A kiedy przyjechałeś do Nowej Huty w 1956 roku i zacząłeś współpracę z Głosem, tygodnikiem nowochódzkim, czym wówczas fotografowałeś? Wtedy fotografowałem, jeśli się nie mylę, albo była to Zorka 3, albo Kijew. I pierwsze zadanie dostałem, żeby sfotografować śmietniki w Nowej Hucie, zaniedbane. No ukłuło mnie to trochę, że takie rzeczy mnie fotografowi będą śmiać śmietniki, no. Ale sfotografowałem. Świetniki chyba się spodobały, bo potem już fotografowałem coraz wyżej, wyżej, wyżej i doszedłem aż do koronowanych głów. No bo w końcu fotografowałem cesarza Haile Selassiego, to z 2 metrów fleszem strzelałem po oczach Fidela Castro, Szacha Iranu. I Walentynę Tiereszkową, Gomułkę, Ulbrichta. Ale fotografowałeś też zwyczajnych ludzi na ulicy. Opowiadałeś o tym, że powracając do redakcji, kiedy miałeś kilka wolnych klatek jeszcze na filmie, robiłeś odprzypadkowe zdjęcia. A pamiętasz, jak robiłeś zdjęcie 9 czerwca 1979 roku podczas przejazdu Jana Pawła II do opactwa Cystersów w Mogile? To jest właściwie jedyne zdjęcie papieża, jakie ja zrobiłem. A zrobiłem je w zasadzie przez przypadek zupełnie. Ponieważ wiedziałem, że papież będzie lądował helikopterem na stadionie Hutnika. No więc poszedłem gdzie? Poszedłem do Komitetu Fabrycznego Partii, no bo to w końcu ktoś tam decydował o tych wszystkich historiach. Mówię, że chciałbym być z tymi, którzy będą witali papieża. No, dowiedziałem się krótko, że nikt papieża nie będzie witał. Powiedziałem coś brzydkiego, no i poszedłem, myślę, co tu robić. Ale po drodze był jakiś usypany kopczyk, jakiś wzgórek, no więc wylazłem na niego, drapałem się. Jak zobaczyłem, że papież jedzie, no to już wtedy... Nie zastanawiałem się długo, tylko fotografowałem. I już.